Wyszła nam dziura, ale trochę jajowata. Oj, tam przejmujesz się. Dzień dobry, witam was. No, dobry wieczór. Dobry witamy wieczór. Was w kolejnym z odcinków u... Kogo? Pana MRF-a w garażu. Ujebanym. Nie, posprzątany. No, tam jest kupa śmieci, tu silnik, tam buty, tam paliwo, tam bańka. I tu wydech. I tu wydech, oleży. Największy, to trzeba. No, jeden wydech jest tu. Jakżeś mógł tego nie posprzątać? A drugi wydech jest tu. Uwaga, musimy zbliżenie zrobić. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, jaki wydech. Leo Vinci. Będziemy to przeszczepiać do MRF-a. Prawie. Na razie będzie na testy u mnie, ale jak to się mówi? Do istnie? Nie. Ostatecznie wyląduje u definitywnie. Nie, no. Poczekaj, to jest ostateczne. Ostatecznie wyląduje u... O, to cicho nie chyba. Pidora Bike Ridera w 170 RCU, tak? Tak. Tak. 170 RCU. Po pierwszych testach, jakie my przeprowadzali, jest to z Debeli Killerem. Głównie nam chodzi o to, żeby te silniki wyciszyć, deczko. Żeby je wyciszyć, a Pitbike Rider był zmuszony kupić jakokolwiek końcówkę. No niestety mu zginęła. Zginęła mi na zawodach. Było tyle taka moc, takie ciśnienie spalin, że wypluło i szczeliło. Całą końcówkę i prawie zabiłem jednego widza. No. No i... Jest. Czemu akurat padł wybór na tą akurat końcówkę? Szczerze to nie myślałem, żeby kupić jakąś inną. Wbiłem końcówka Pitbike. No i wyskoczyła mi na Elixie taka Leo Vinci SBK. To nie jest oryginał na pewno. Chociaż... Teoretycznie to jest oryginał. Numer seryjny i wszystko jest. Nie wiem, jak ktoś się numer zna... seryjny i wszystko jest. To teoretycznie jest to końcówka, tylko jakiś odpad chyba fabryczny. Bo jest, ona jest lekko tak jakby powgniotkowana i to wszystko. To nasz była używana na pewno. Jak uszkodzone jakieś końcówki albo coś w transporcie, wiesz, to biorą je za pół grosza sprzedają i goście skupują. Nie wiem szczerze, może tak, to tak mi się wydaje, no. Możliwe. Ale nie dam sobie ręki udzielić. Naklejka dosyć gruba. Mi się wydaje, że to chyba jest oryginał. No więc, no jak ktoś się zna, to może napisać w komentarzu, czy to jest oryginał, czy nie. Oryginał, czy nie. Tak poglądowo. Co z końcówką dostałeś? Z końcówką? Nic. Nic. Jest końcówka, końcówka od razu z zamontowanym DB Killerem. Za cenę. I z tyłu była chyba tylko podkładka uszczelka po prostu. I tutaj nakrętki z podkładkami. No. No i cena chyba 130 zł. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma, no jak za końcówkę. Średnica, bo dużo osób będzie mówić, o, wyciszymy, nie? Ale średnica wcale się nie różni od tej, co jest w MRF-ie w rurze. Mam tutaj na wierzchu. To jest twoja? Twoja, nie? No. Tu końcówka oczywiście jest rozbita, no dlatego, bo to wchodzi tam do rury do tego i jest rozbita. Ale wewnątrz, jakby się odetnie się tu, bo kurwa palucha dużego mam, tu jak się odetnie, to wcale średnica się nie różni. Różni się ile? Milimetr? Dwa? No chyba tak. Coś milimetr, dwa milimetr, się średnica różni rury, ogólnie rury, a końcówki tutaj wewnątrz. No. No a odgłos to jeszcze nie wiemy, bo nie gazowaliśmy na niej zbytnio. Tylkośmy odpalili i przyłożyliśmy, żeby sprawdzić, jak wygłusza. I wygłusza bardzo. Dlatego ja też się troszeczkę napalam na taką końcówkę. No. I tyle w temacie. Dobra, bo musimy troszeczkę przyspieszyć tempo, bo... Co? Bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Możesz jeszcze powiedzieć, co tu kombinujesz z tym. A to tak, no. Pan Janusz, Rafał... Kombinuje... Ty, pasuje. No musi pasować, bo ja to wierciłem. Pan Janusz, Rafał kombinuje coś takiego, iż zrobimy końcówkę tą nakładaną na rurę tamtą. Czyli na odwrót, tak jak jest tutaj. Tak. Po prostu odetniemy to, co tu jest, nie wiem. Końcówkę tą odetniemy to przyspawamy do tego i zrobimy nakładaną rurę, tylko w inny sposób niż jest oryginalnie u MRF-a. Niestety zniszczymy kolanko, ale za to będziemy mieć inną końcówkę, lepszą. Dokładnie. I o to chodzi głównie nam, żeby było to demontowalne, łatwo, tak jak w oryginale, żeby nie mordować się z tym pół dnia. No, jakby trzeba było jakiś serwis przeprowadzić, nie? Dokładnie. Nie ma opaski, no ale ma. Z tego co my przymierzali, oryginalna opaska minimalnie, bo jest...
Ogólnie ten wydech i ten mają praktycznie tą samą, prawie że takie same jajo, o tak wam powiemy. No, tylko że niestety, no przez to, że jest prawie to samo, trzeba byłoby tą aluminiową końcówkę lekko stuningować. I pasowałoby na oryginalną. No, dobra, koniec pierdzielenia. I co? Trzeba coś porobić. Dobra, wierto naoszczyłem, nie wiem jak, możesz kamerować. Lecisz? Mam nadzieję, że ci się ręka nie będzie częstła, bo zawsze ci się ręce częstą. Jak kamerujesz? Tak? No niestety, tu nie ma stabilizacji. Nie ma stabilizacji. Musimy troszeczkę oleju z ulepa. Nie często mi się. Nie mamy otwornicy na taką średnicę, więc zrobimy coś takiego, iż wywiercimy dziureczki dookoła. Ten środek nam wpadnie, a potem zaszlifujemy jako tako te końcówki. Pilnikiem, pilniczkiem, no. Ale to dopiero jak przyspawamy. No. Naoszczyłem dobrze? Fiury lecą, to jest dobrze. Gitara. Gitara. Koniec roboty. Na dziś. Zrobione. Kurwa, nie ma jak tego ułożyć. Jeszcze tylko 20. Żeby było, bo to będzie dużo wiercenia. Będzie bardzo dużo. No i tak dalej, więc zapozuję. Wiesz, pana biura, to ale trochę jajowata. Oj, tam przyjmujesz się. Elegancka jest. No, tutaj ta była oryginalnie ta jedna, ta. Bo oryginalnie to musieliśmy jakoś to wkomponować w to. Ale może coś z tego będzie. Na pewno. Jak widać, dziury powiększyliśmy odrobinkę. Tłumik lepiej pasuje. Tak, tak, tak ma właśnie być. Tak powinno być od początku. Teraz będzie Rafał, pan MRF, ksywa, będzie przeprowadzał operację cięcia. Operację cięcia i pasowania. Musimy to tak zrobić, żeby Pit Bike Rider miał ten wydech tak bardziej po skosie do góry. Tak. Nie w linii prostej, tylko tak bardziej po skosie do góry. Tak. Nie, bo... Żeby ten nasz nowy wydech wyglądał zajebiście. Jak markowy, jak będzie pluć spalinami, to żeby był w linii prostej. O, żeby w linii prostej w kogoś pluło. To musi być tak. Tu na styk, a to musi być tak po skosie. O, tak będzie, kurwa. Ach, kurwa, nie pogadaj. Kurwa mać, normalnie będzie zajebiste. Janusz, tnij. Pierwaszka. Tak, będzie dobrze. Będzie baja. Będzie baja, kurwa. Dobra. Ołówek jest ołówek w ręce. Ołówek za ucho. Jest, kurwa. Kurwa, będzie wyciąć. Ej, kurwa. Czeka, bo zakończyłem ten wydech. Kurwa. I doszedłem do wniosku. Że nie narysowałeś linii. Nie, że pierw powinienem to uciąć przy tym spawie. A potem kombinować. To możesz ciąć to na montażu. Nie no, kurwa. Kurwa. Takiego plastika już pani kurwa nikt nie dostanie. Kurwa, takiego plastika nie ma szans. To tak, no to co? No to jak to? Jeszcze jest jedna opcja. Tą rurkę bym ucięli, wzięlibym ją, zaokrąglili no. Tak ładnie i wtedy ten wydech bardziej wsunęli do środka. Wtedy był krótsze kolanko, ale za to zajebisty wydech. Ale plastik nie pasował. Czemu by nie pasować? Kurwa, podgrzało mi się od takie taka buła też. Łapie, kurwa. Zawsze może dwa wydechy pierdolić takie. No. Będzie cichutki na dwa wydechy. Ale mamy teraz ten. Teraz mamy lepszy sprzęt. I musimy zacząć. Która godzina? 25. Trzeba nie jechać. Kurwa. Będzie Pit Bike Rider mnie opuszczał. Sam będę musiał tu kurwa grzebać. Kurwa. No kurwa, kurwa, kurwa. Niestety. I ta końcóweczka będzie wchodzić na ten wydech. I'm not sure if 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 I'm not sure
tu jest lekko po skosie, bo to tak samo jest po skosie, więc pasuje, żeby to tak się zeszło ładnie i doszło do samego końca wszystko. Cykwu. Jest luz, niestety. Jak widzicie, jest minimalny luz, jakiś powiedzmy milimetr dobry dookoła. Jest luzu, więc natnę od góry albo od dołu, po prostu natnę do połowy około. Z jednej i z drugiej strony dotnę do połowy i założę się tu opaskę i się powinno to zgnieść. Według mnie powinno się zgnieść i w miarę szczelne to powinno być połączenie. No. No niestety no, nie będzie to lepiej, bo nie mam materiału odpowiednio. Tak samo jest, nie jest takie znowu szczelne to połączenie to z tym, chociaż jest to bardziej pasownie. Chociaż no jest trochę bardziej pasownie. Nie ukrywajmy, że jest to trochę bardziej pasownie niż to z tym. Kurde. Miałbym o milimetr niższą średnicę rury, to byłoby lepiej. Tą rurę, co tam odkładałem na bok, to ona znowu jest, kurwa, minimalnie. Jeszcze to muszę obczaić, ale jest minimalnie za mała, więc widzimy się po krótkiej przerwie. Zobaczę, czy nie mam czasem gdzieś jakiejś lepszej rurki. Pierwsze przymiarki ogólnie, według mnie przynajmniej, komuś się może to nie podobać, no ale mi się tak podoba. Pit Bike Rider też widocznie na to się godzi. Rura będzie po skosie. Nie będzie tak jak jest normalnie w picie, czyli o coś takiego. Tylko będzie w tak, można powiedzieć, po skosie względem akurat mojego błotnika. No ale jest po skosie. Zaraz to przyłożę i się uda. O! Tak, żeby było napis widać. Muszę podłączyć. Tak, żeby było widać napis, żeby był właśnie po skosie ten wydech. Żeby końcówka, ta co jest uścięta, można powiedzieć, żeby w linii prostej pluła za motor. O! Mi się wydaje, że będzie to zarąbiście wyglądać. No dobra, ja rozkładam spawareczkę. No baterii mam ostatnią kreseczkę, więc nie wiem, czy cokolwiek się nagra. Rozkładam spawarkę i muszę to chycić lekko i sprawdzić, czy będzie cokolwiek pasować, więc widzimy się za chwileczkę. No i dobra, jest to na krótko na razie złożone. Mogę siedzenie przełożyć, żeby to tak mniej więcej to tak wyglądało do siedzenia. Tak to wygląda. Chociaż to teoretycznie powinno być jeszcze tak minimalnie, no. To jeszcze jest w granicach tolerancji. Tu mi się tylko troszeczkę nie podoba. Tu jest niby ok, no minimalnie jest tak przekręcone. A? Tylko czy nie będzie mi tu koło obcierać? No kurde, nie będziecie tego widzieć. Jest tak jakby troszeczkę... Ten cały ogólnie wydech jest wygięty. Kolanko, to co Pit Bike Rider mi dał, jest jakby wygięte. Teoretycznie to powinno odejść w tą stronę. A wtedy to by się przygiało. Nie wiem. Nie wiem, co z tym faktem zrobić. To stare kolanko, to co ja tu mam na ziemi, to tak samo właśnie wychodzi na to, że identycznie jest od rama, więc na jedno wychodzi. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No ale dobra, to będzie tyle na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku będzie kończenie tego projektu całego. W sensie dospawam to resztę, obspawam tą blaszkę, montujemy i będzie teścik z DB Killerem, bez DB Killeru, ten wydech. Teoretycznie nie mam co się za bardzo dużo spuszczać na tym, pewnie w Pit Bike Rider jak wypierdzieli to wydech się wygnie, ale z tej perspektywy nawet fajnie to wygląda. Właśnie troszeczkę mnie nachodzi na taki wydech. Zobaczymy jak będzie głos. Jak będzie wyciszony, no bo chcę właśnie wyciszyć mojego, żeby się tutaj ludzie nie darli i żeby się dało jeździć jako tako tym MRF-em bezproblemowo enduro pojeździć. Ogólnie, żeby był motor cichszy, to prawdopodobnie też taki do mnie wydech poleci. I też będę przerabiał i montował właśnie taki wydeszek. Leo Vince L. Ten akurat wydech jest, a ja będę chyba troszeczkę inny zamawiał. Tam jest 3 rodzaje chyba tego wydechu o tej średnicy. No i tyle.
To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Standardowo, podobało się wam łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Chcecie więcej takich projektów, przeróbek, tuningów niestandardowych w MRF-ie? Piszcie w komentarzu. Jestem skłonny coś takiego robić, więcej takich kombinacji, no ale to wszystko w swoim czasie. Cóż, jesteś nowy, chętnie zachęcam cię do tego, żeby zasubskrybować kanał. Otworzy ci się możliwość podglądania, co ja tam dodaję za posty w ogólnie w społeczności, w karcie społeczności, bo od czasu do czasu jak nie dodaję filmików, to jakiś tam pościg leci, co się dzieje u mnie aktualnie. I oczywiście przedpremierowo wiecie na przykład, co ja tu robię i co zamierzam robić, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału, na pewno na tym nie stracicie. A my się żegnamy, starzy widzowie i nowi, do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, hej!